No i w biznesie jest to samo, mamy chory system, więc trzeba być zdrowym przedsiębiorcą i finansowo, i mentalnie, i psychicznie. Nie zatrzymasz pewnych procesów, globalizujemy się. I co, to mogę powiedzieć z czystym sumieniem, po 15 latach pracy w nieruchomościach, że ten rynek mnie nie zawiódł. Trzy lata dostajemy w dupsko. Od tych wszystkich, pod epidemii, nowych ładów, inflacji. Kawalerka, taka zrupie ciała w starym bloku kosztuje 210, a zajebista u dewelopera 250. Sytuacja dąży na świecie do tego, żeby upodlić masy, ale dać ogromne szanse ludziom, którzy chcą pracować, chcą zarabiać, oszczędzają. Bez ćwierć miliona złotych nie jesteś w stanie się kupić najmniejszego mieszkania od dewelopera. Najgorszego, najmniejszego. Ale jestem wyjątkowo spokojny. Wiem, że to są inwestycje, których nie powtórzę za 10-15 lat, bo te ceny będą rosły. Business Rider. Cześć wszystkim, witam Was na odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Kuba Midel. Piąteczka. Cześć. Kuba, witaj Danielu, witajcie. Był u mnie tutaj półtorej roku temu, na tym kanale, w tym programie, może nie w tym samochodzie. Spotkaliśmy się półtorej roku temu i no, były inne czasy i w biznesie, i w gospodarce, i w nieruchomościach. I jestem ciekawy, zaprosiłem Cię, Kubę, żeby porozmawiać o tym, jak Kuba dzisiaj widzi ten rynek, czy Kuby prawdy, które głosi, się zmieniły, jak się zmienił Kuba przez ten czas, zmienił w swoim życiu, w swoim biznesie, jak Kuba Cię patrzy w ogóle biznes, bo mamy, no czasy są ciężkie, tak? Ja bardzo często mówię, że czasy są ciężkie i naprawdę trzeba liczyć każdy jeden pojedynczy milion, tak? I trzeba na niego uważać, ale to już to taki bardziej żart. Więc... To prawda, każde 100 tysięcy jest w tej chwili ważne, ważniejsze, coraz trudniej się je zarabia, coraz trudniej się je oszczędza i myślę, że coraz mądrzej musimy je inwestować. Czy to jest 100 tysięcy, czy 10, czy nawet 1000 złotych. Wiesz, półtora roku minęło od naszego ostatniego spotkania. Zresztą widzieliśmy się na Mazurach, w Bieszczadach, na Seszele razem udało nam się w lesie. To też ten YouTube, wiesz, o tyle mi się podoba. To jest taki dzisiejszy dziennik, pamiętnik, że można ludzi weryfikować, że oprócz gadania bardzo wiele się robi. Ty też mówiłeś jeszcze na Seszelach o Urusie. Dzisiaj w nim jesteśmy. Bardzo wiele osób w tym swoim życiu dużo mówi, ale niestety niewiele zrobi. Natomiast a propos półtora roku, no zupełnie inne okoliczności przyrody mieliśmy wtedy. Ostatnie pół roku w ogóle to jest, czy rok, to jest ostatnie, no to zmiany, wiesz. Możemy porównać nieruchomości chociażby do Bitcoina. Też zapraszam w ogóle Twoich widzów na mój kanał, gdzie będziesz zaraz Ty przepytywany na mojej kanapie. Będziemy porównywać nieruchomości do złota, Bitcoina i tak dalej, ale zobaczmy chociażby na przykładzie Bitcoina. No jak Bitcoin ucierpiał, tak. Ostatnia taka anegdota, wiesz, którą słyszałem ku przestrodze być może dla młodszych osób, ktoś dostał kawalerkę po babci, wynajmował gdzieś tam w Legnicy za 1000 zł miesięcznie, postanowił sprzedać i kupić Bitcoina. No i miał ktoś tam 200 tysięcy złotych i tysiaka miesięcznie, teraz już ma 60 i nie ma tysiaka. I to jest o tyle dobra przygoda, że chociaż nie płaci kredytu, bo były osoby, które na kredyt w karcie do bankomatu. Kupiły też Bitcoina za 50 tysięcy. Teraz ten Bitcoin jest wart 15, a ratę mieli 2, teraz mają 4 i tak dalej. Więc pytasz mnie tutaj, nie wiem czy złośliwie, czy nie, o tą moją strategię. Ja, Danielu, robię swoje. To jest najnudniejszy biznes świata. Też byliśmy ostatnio u Eli Liberdy przecież na konferencji, jak gdyby wszędzie mówię, jak jest. Za to też ostatnio dostaję jakieś zjebki od potencjalnych partnerów, sponsorów, bo mówią, Kuba, ty jesteś słaby zawodnik do bycia ambasadorem marki, bo ty mówisz prawdę, mówisz jak jest, więc to jest bardzo źle widziane w nie kraju. Cykrujesz. Tak, to się źle widzi. Natomiast wiesz, no, na pewno cierpią dzisiaj wszyscy kredytobiorcy, w tym ja. Będę mówił, że ja mam jakoś łatwiej. Ale czy naprawdę cierpisz? Cierpię, Daniel, no cierpię. No dlaczego nie cierpię? Jeżeli wiesz, masz 20 tysięcy miesięcznie obciążeń więcej, no to nawet w budżecie, gdzie no nie brakuje nam pieniędzy na życie, no na pewno szkoda wydawać ćwierć miliona więcej na odsetki. Tylko tłumaczę sobie to i tak w ten sposób, że zarabiam na inflacji. Jak gdyby tak. Ten kredyt i tak mi się bardzo opłaca, wręcz nie warto go spłacać. Ale no jest to jakieś tam cierpienie, bo jestem zwykłym zjadaczem chleba, który wolałby płacić zawsze mniej niż więcej. Natomiast mówię o prawdziwym cierpieniu konsumentów, o normalnych osobach, którzy kupili sobie, które kupiły sobie dom czy mieszkanie na kredyt.
to nie są ich inwestycje, tylko dzisiaj borykają się z bardzo dużą ratą, z ogromnymi wzrostami opłat za prąd, za wszystkie media, wiesz, za życie i tak dalej, więc nie rozpieszcza nas ta dzisiejsza sytuacja. Ale jako inwestor od razu powiem, że jestem wyjątkowo spokojny. Pytałeś mnie też, pamiętam, półtora roku o ten mój stan, jak gdyby mieszkań, to było 19 sztuk. W tej chwili po dokupieniu, rozbudowie portfela będzie to prawie 40. W wieku 40 lat, bo też za miesiąc urodziny. I będę musiał zmagać się w tej chwili z tym, żeby ten portfel drugą część portfela dokończyć, wyremontować, zrobić. Ale jestem wyjątkowo spokojny. Wiem, że to są inwestycje, których nie powtórzę za 10-15 lat, bo te ceny będą rosły i tu chcielibyśmy wszyscy, żeby było taniej, ale jak ktoś ma odrobinę instynktu, wyczucia, jakiejś wiedzy, wie, że ta bariera taniej już było i ta bariera wejścia, zresztą to dotyczy, wiesz, samochodów, motocykli, wyjazdów, sprzętu i mieszkania, to jest tylko ostatni bastion czy ziemia, gdzie tu najlepiej widać, wiesz, złoto cholerne nawet. Ja myślałem, że to zdrożeje, tak, no, bo było po COVID-zie, jest inflacja. Złoto wróciło do ceny sprzed roku. Czyli tak naprawdę staniało, poważnie, patrząc wskaźniki jakieś, opierając się jeszcze o inflację, a nieruchomości, jedziemy przez Łódź, bez ćwierć miliona złotych nie jesteś w stanie się kupić najmniejszego mieszkania od dewelopera, najgorszego, najmniejszego. Ty żałujesz, że kupiłeś te mieszkania? No myślę, że nie. Daniel, ja nic nie sprzedałem na Górce, przecież każdy wiedział, czy wie, bo jesteśmy na tej Górce. Ja żadnego mieszkania nie chcę sprzedać z bardzo prostej przyczyny, nie mam co odkupić. Te mieszkania, które, bo ja na cesji wziąłem te paręnaście sztuk, konkretnie tam prawie 20, to są ceny 6900, 700, 7300, 8,5, w najgorszym wypadku 9, ale te, co brałem po 9 rok temu, dzisiaj są już po 11,5. Tak, no, więc no, to ciężko mówić o jakimś żalu. Tak to wygląda, ale ta rata i ten kredyt mimo wszystko cię nie dobija, bo i tak to jest rentowne, i tak to zarabia. Może zarabia mniej, ale wiesz, jak jest kryzys, to wszyscy mniej więcej jakby coś muszą od siebie dołożyć, albo do każdej kieszeni praktycznie się zagląda. Dokładnie. Ale to nie jest tak, że ty bankrutujesz. 100% mieszkań jest wynajętych, żebyśmy po tutaj fakty. 100% mieszkań jest wynajętych. 100% mieszkań, które zadatkowałem, czy przejąłem rok temu, pół roku temu, wzrosło minimum 1500 zł na samej wartości, więc to deweloper dzisiaj ma problem, bo musi to dowieść i ja zarabiam. Biura się ruszyły, lokale usługowe wynajęte, więc wiesz, to płacz jedyny, jaki gdzieś tam mógłbym popłakać, że no, zarabia się mniej, po prostu siła nabywcza pieniądza jest mniejsza. No tak, ale to wiesz, w takiej sytuacji, kiedy niektórzy mają naprawdę źle i nie mają... Dokładnie. To jest żaden żal. Prawda? Danielu, jestem przedwczoraj wróciłem z Kuby, więc jak ja zobaczyłem prawdziwą biedę, prawdziwą inflację 130%, prawdziwe straty wartości nieruchomości o połowę i totalną biedę, gdzie cieszysz się, że tutaj masz banany po 5 zł. Więc zupełnie inne porównanie. My jako przedsiębiorcy, to też pytasz o moją strategię, robię swoje, tylko coraz więcej mam spokoju, że to wszystko dąży, czy sytuacja dąży na świecie do tego, żeby upodlić masy, ale dać ogromne szanse ludziom, którzy chcą pracować, chcą zarabiać, oszczędzają i też, no nie wiem, ile ty masz firmę, u mnie mija w tej chwili 20-lecie prowadzenia działalności i czuję takie echo, że to wszystko tak wiesz, okrzepło, stabilnieje. I tyle, no, czas żyć. No ja mam firmę 12 lat i ja bym powiedział, się zgodził z pierwszym zdaniem, że faktycznie to idzie, ten system, który się zmienia, idzie w kierunku tego, żeby ci biedni byli jeszcze biedniejsi. Tak. Może nie po to do końca, żeby ci bardziej pracowici byli nagradzani, natomiast no, tak jest często, że jak pracujemy mądrzej, dajemy z siebie więcej, to niezależnie czy mamy kryzys, czy system się zmienia, to de facto mamy lepsze benefity. I teraz może porozmawiamy jeszcze chwilę o tym systemie, tak? No bo ten system, w którym jesteśmy, to jest takie otoczenie publiczno-prawne, które składa się z przepisów, z rządzących, którzy nami trochę sterują jakby i teraz to jest taki matryks, w którym my żyjemy, tak? Tak. I każdy ma swój matryks. Ja mam swój, ja żyję w pewnej swojej bańce i mam znajomych, innych znajomych, ty masz innych znajomych, prawda? I żyjemy trochę w takich swoich bańkach. Czyli spotykamy się z innymi ludźmi i wymieniamy doświadczenia. Natomiast każdy ma, żyje w matriksie w pewnym sensie. Ten matriks, można powiedzieć, to jest taka struktura, w której jesteśmy, ale każdy się w tym matriksie odnajduje inaczej. I teraz, jak myślisz, po co ten matriks się teraz zmienia? Bo on cały czas ewoluuje i ci nasi rządzący,
kochani. Cały czas nam dają to nowe przepisy, legislacje i pchają nas w takim nieprzewidzianym, złym kierunku, tak? I jak myślisz, jak ty widzisz tą sytuację? Ja jeszcze w nocy studiowałem sobie taką książkę o imperializmie. Nie zatrzymasz pewnych procesów i globalizujemy się. Gdyby było sobie cesarstwo rzymskie, różnego rodzaju były cesarstwa, tutaj nawet Jagiellonowie byli jakimś drobnym tutaj, może nie cesarstwem, ale jakąś siłą napędową. Habsburgowie, Mongołowie, Chińczycy w przeszłości i tak dalej. A w tej chwili świat idzie w kierunku globalizacji. Mi się to nie podoba jako zwykłemu człowiekowi, jakiemuś amatorskiemu artyście, który chciałby, wiesz, żeby wszystkim było dobrze, żeby było dużo słońca, żeby było tanio i żeby nie chodzić do pracy. Natomiast globalizujemy się. Czas płynie dla człowieka dzisiaj szybciej. Rozgrzewa się do czerwoności nasze apetyty na posiadanie, na wygodę. Jakkolwiek nie narzekamy, to trzeba powiedzieć sobie, że jakość życia wzrasta po prostu ultra diametralnie szybko w tej naszej oczywiście szerokości geograficznej, bo dużo ludzi cierpi, ale nam żyje się coraz lepiej. Reasumując, płacimy cenę za ten dobrobyt. Chcesz mieć kontakt z całym światem, no to jesteś inwigilowany, że każda twoja transakcja, każdy twój ruch gdzieś tam na Facebooku, w internecie, każde tutaj, nawet gdybyśmy nie mieli włączonych kamer, to telefony i tak nas nagrywają. No trudno, ale przez to no jest bezpieczniej, jest wygodniej. Tym samym kciukiem, którym dzisiaj wydajesz pieniądze, tym samym kciukiem zarabiasz. Możesz kupić dowolne auto, możesz jechać szybciej, wolniej, możesz żyć w dowolnym kraju. Teraz kolega był taki na tej wycieczce, który ma chyba 7 czy 8 paszportów, spółkę w każdym kraju, inwestuje w nieruchomości, wszędzie. No wiesz, dla mnie to już jest niepojęte. Dla naszych rodziców to jest jakaś abstrakcja, a dla naszych dziadków, ja kocham moich dziadków i tam często jeżdżę, dziadek nawet nie rozmawiamy na pewne tematy, bo to jest tak, jakbyśmy mówili, Daniel, jak tam na Marsie było, którą rakietą wolisz lecieć? Tak. Nie, tam to już nie latam, na Marsa nie latam, teraz to na Jowiszu. Bo to trzeba jakoś przetrwać psychicznie i fizycznie. Więc staram się mieć dwa życia. Jedno życie, gdzie jest rodzina, dom, sport, żołądek, czas, spokój, literatura, muzyka. A drugie życie, które musi wiedzieć mniej więcej, gdzie jesteśmy. Nawet dzisiaj z trenerem, bo ja mam te treningi o 7 rano, trochę filozofii, trochę sportu rozmawiam i mówię, nie mogę przestać na przykład działać, przestać się rozwijać, przestać pracować, bo nie można. No nie można. I jak ja Ciebie słucham, to tak się zastanawiam, że to nie jest dwubiegunówka, Kuba? Nie? Że, no jest, ja, ale skrajna dwubiegunówka. Oczywiście, żartuję sobie i jakby rozumiem, że jakby... Tylko, że nie można być poza systemem, wiesz, no nie można być ani do końca wolnościowcem, ani do końca jakimś, kurczę, lewicowcem. Że nie wybudujesz sobie jakiegoś szałasu i nie będziesz tam teraz palił ogniska i mieszkał... No, ale ani w drugą stronę, tak? No nie będę, wiesz, nie będę się rozwijał na siłę, nie wiem, jak to nawet powiedzieć. No trzeba się umieć dostosować, kto najlepiej będzie się potrafił dostosować do zmian, temu będzie żyło się najlepiej. Tak, ten przykład. No Darwin to powiedział, że wcale nie ci najsilniejsi, tylko właśnie. Nie ci najtrudniejsi, tylko ci, co potrafią się najbardziej zaadoptować do sytuacji. Dlatego ci powiem, że ten spokój we mnie jest taki coraz większy, że trudno, no wejdzie katastralny, no to wejdzie. Jak mi wszystko zabiorą, no to gdzieś wylecę i to coś tam odrobię, albo przemodeluję zupełnie myślenie, że nie potrzebowałem tego wszystkiego, będę żył zupełnie inaczej. Tego, co masz w głowie, to ci nikt nie zabierze. Właśnie. Tak? Jakby to jest twoje. Jak tak słucham jakby o tych rodzicach, to tak sobie teraz wyobrażam, że wyobraź sobie sytuację, w której nasi rodzice w 80 tam roku, kiedy myśmy byli płodzeni, nagle obudziliby się w tym roku. I co, oni by byli niezadowoleni, że jest ten, jaki jest. Oni wtedy mieli dużo gorsze czasy. I z tego, co my dzisiaj narzekamy, jakby w cudzysłowie my, ale jakby ludzie, którzy są w kryzysie i mówią, że jest im ciężko, to jak nasi rodzice by teraz się obudzili w tych czasach, to by byli wdzięczni, że mają tą łaskę ale być w tych czasach. Ja 10 dni byłem teraz na tej Kubie i ja już nie chcę żadnych pamięci. Masz piękny samochód, najdroższy. Ja jeszcze myślałem o jakimś prezencie dla siebie na 40. Po tych 10 dniach ja się cieszę, że do Lidla pójdę i kupię pomidory. Naprawdę. Tak. Że mam więcej wody w domu niż 1 litr dziennie w dobrym hotelu. Tak. Wiesz, jakie to jest fajne, ale że masz więcej niż jedną wodę. Ja też czasem, wiesz, podjadę do Biedronki, żeby do Lidla coś tam kupić i ludzie się czasami zapytali, ktoś, kto jeździ Lambo, nie powinien ich chodzić do Biedronki. Nie, no dlatego dziwię, to jest śmieszne. Tylko chodzi o to, że zgadzam się, że powinniśmy wszyscy, nie wiem, czy to puścisz przed świętami, czy nie,
ale jest takie słowo jak wdzięczność. Że to, że możesz naprawdę wyjść sobie z tego domu, wyjść na trening, możesz prowadzić biznes, bo przecież tutaj biznesowe, myślę, rozmowy toczymy, że można wieszać psy na mnie, na tobie, na jakichś bitcoinowcach, ale każdy ma prawo robić, co chce. Możesz oszczędzać, możesz nie oszczędzać, możesz zarabiać, możesz przyjąć dowolną w życiu strategię, jeżeli ona ci, wiesz, gdzieś tam jest po drodze, nikt ci nic nie każe, no nie jest to system totalitarny. Także jest zajebiście. Powiem ci szczerze, że tyle co we mnie zaczyna być optymizmu, szczęścia, radości, właśnie wdzięczności za... Tylko za tą pogodę nie jestem wdzięczny. Tak, znaczy Polska jest idealnym krajem, żeby w listopadzie wyjechać, tak? I po prostu tak. I wrócić. Ale też można, słuchaj. Tak, tak. Kuba, potem mam tą Indonezję, tak. Potem mam jakiś, nie Mozambik, tylko jakiś inny Mauritius, potem gdzieś z rentierami jakaś Kostaryka, no minie ten okres, potem sobie jedziesz na Mazury, jesz węgorza, tak. Kawałek węgorza 30 złotych, no i jeszcze mam te 30 złotych, jak nie tak. Będę miał, to sobie jakąś płotkę złowię. No wdzięczność jest coś takiego, jeden z elementów w ogóle szczęścia, że jeżeli powtarzasz wdzięczność cały czas, to jest udowodnione, że po prostu będziesz o wiele bardziej szczęśliwszy. Nawet no jak jest się cieszysz z małych rzeczy, jak masz mało, to... Tak. Tak. Wiesz, na pewno, jak wróćmy jeszcze do cierpienia, bo cierpienie jest też ważnym elementem, że no, te inwestycje, jakiekolwiek one nie będą, na jakimkolwiek poziomie rozwoju i tak dalej, no są swojego rodzaju cierpieniem konsumpcyjnym, że zamiast sobie coś tam wydać, przetańczyć, przejeść, trzeba jakieś pieniądze zamrozić, zainwestować, trzeba na te pieniądze zarobić, ale jest to też piękne tego rozwoju człowieka, że jest w stanie zabezpieczyć sobie tyłek na gorsze czasy, na starość i tak dalej. No. Pytanie, kto jest, bo większość Polaków tak naprawdę nie ma oszczędności. I jakby mówią, z czego tu oszczędzać, prawda? I nie mają. A pewnie ty i ja, myślę, że jesteśmy trochę podobni, bo się trochę znamy, że nawet jakbyśmy zarabiali 1000 zł miesięcznie, jak zarabialiśmy jakieś 1000 zł miesięcznie, jak mieliśmy ciężko, to i tak nie wydawaliśmy wszystkich pieniędzy. Ale ja bym nie potrafił zarobić 1000 zł miesięcznie. Jak ja bym zrobił 1000, to bym zaoszczędził cały ten 1000 i zarobił drugi 1000. Tak. No, naprawdę. Ale w jakiejkolwiek branży, tak, Daniel, zawsze można zostać w pracy godzinę dłużej. Tak. Zawsze można zostać 2 godziny dłużej. Pytanie, żeby za długo nie zostawać w tej pracy. Ale wydaje mi się, że nie ma, no nie, jest taki system, że jeżeli dzisiaj chcesz zarobić sobie te 5-10 tysięcy złotych, to je zarobisz. 5 dych ciężko zarobić, 100 ciężko zarobić, bańkę no to w ogóle jacyś chyba wirtuozi zarabiają miesięcznie. Ale te parę, kilkanaście tysięcy miesięcznie można zarobić i sztuką jest właśnie nie wszystko przejeść, żeby chociaż jakiś tam procent sobie zainwestować. Może nawet w bitcoina teraz, no bo ten bitcoin tani. No, wydaje się, że szoruje po dnie, ale nigdy nie wiesz, kiedy jest, no, dopóki nie pójdzie do góry. No, ja zainwestowałem w bitcoina, no, jestem jeszcze na plusie, bo zainwestowałem w innym momencie. I go trzymam, nie sprzedaję, czekam, aż coś się wydarzy. Nie muszę tego sprzedawać, bo mogę to stracić, jakby stać mi na to i nie mam z tym emocji. Business Rider. Jeżeli chodzi o inwestycje, to czy zmieniłeś jakby radę, którą byś dał komuś tak. Do tego, żeby co ma dzisiaj robić, tak. Jakby jak ma inwestować? To, tak. to jakbyśmy mogli przybliżyć, co mówiłeś wtedy, tak. A co mówisz teraz? Jakby, tak. Po tych półtora roku? Ja już wtedy była duża zmiana. Wiesz, no mówimy w moim przypadku mówimy o mieszkaniach i przez ostatnie 10 praktycznie lat skupowałem takie mieszkania w starych wieżowcach. Dlaczego? Dlatego, że te mieszkania były dużo tańsze niż mieszkania deweloperskie. Ceny transakcyjne moje w Łodzi to było około 3000 zł, deweloperskie były po 4,5-5, czyli znaczna różnica, a remont jeszcze w 2015-16 roku, no z uwagi tam na te czasy pokryzysowe, był niedrogi. Za 6-7 tysięcy miałeś ekipę, materiały w Castoramie były stosunkowo niedrogie, za 3 dyszki można było zrobić mieszkanie. Dzisiaj to już jest 90 tysięcy, czyli 3 razy zdrożał remont, a różnica mieszkania deweloperskiego za 8 i pobabciowego za 7 już jest niewielka, tak, czyli całe te nowe tam, te nie wiem, 18 czy ileś mieszkań, to już są mieszkania od deweloperów, mieszkania, których nie trzeba remontować, mieszkania, gdzie wchodzisz, kładzisz płytkę, panel, też, tak, one się inaczej starzeją, mało tego, co się zmieniło. Kiedyś ten deweloper szukał działek gdzieś tam pod miastem na Zadupiu, żeby tanio, żeby gdzieś tam się wyrobił. Przy dzisiejszych cenach nieruchomości, przy tej sile rozpędu, która w tej chwili była, deweloperów stać było na to, żeby kupić dobre działki albo nieruchomości, gdzie burzyli kamienicę, burzyli jakiś stary budynek i w dobrym miejscu w mieście
budowali świeży, 7-piętrowy budynek. Więc to jest ta główna zmiana, że myślę, że dzisiaj można sporo zaoszczędzić na tym, że nie robisz remontu, tylko robisz zwykłe wyposażenie, wykończenie, zaoszczędzasz czas, masz świeży budynek i tak naprawdę nie przepłacasz. Dzisiaj, jak wejdziesz na oto do dom, no wchodzę i na oto, poglądać i też te oto domy, to kawalerka taka z rupie ciała w starym bloku kosztuje 210, a zajebista u dewelopera 250. Ale... I wyjdzie finalnie podobnie, a masz zupełnie inne mieszkanie. Kiedyś jeszcze było to, ta różnica, która była na plus starych bloków, że od nich nie płaciło praktycznie podatku dochodowego od wynajmu, bo mogłeś sobie amortyzować te mieszkania. Tak, od przyszłego roku już nie możesz amortyzować, masz jedną możliwą opcję do wynajmu, czyli ryczałt, więc to jeszcze pokazywało, że mogłeś te parę procent jeszcze więcej rentowności uzyskać z tego, że nie płaciłeś podatku. Tak? Także te mieszkania stare, nowy blok, to myślę, że taka, no ja tak robię, może to jest źle. I druga sprawa, no dzisiaj, jak już zobaczyłem na jednym z kredytów inwestycyjnych 14%, no ale tak ci dają, póki nie ma księgi i wpisu, bo tam nie wiem, ten procent czy ileś, to na jednym, bo normalnie jest 10-11, no to jest hardcore, nie? Jak było kiedyś 5,5, 6, to już było dużo, więc na szczęście mam bardzo duże wpłaty porobione, te wstępne. Ale no przy kwocie rzędu 13-14% obawiam się, że będę nadpłacał ten kredyt. Tego nigdy nie robiłem, ale dla samego spokoju, dla samej takiej handlowej chciwości, no nie chcę, żeby bank zarabiał aż ty. Ja uważam paradoksalnie, że dzisiaj mamy takie czasy, że banki też mają problemy. To nie jest tak, że banki dzisiaj wiesz, łupią nas jak mogą. Oczywiście, że zarabiają na tym, ale też dzisiaj płaczą i dzisiaj to jest dobry moment, żebyś na przykład ty dzisiaj siadł do stołu z bankiem i renegocjował albo refinansował to. Bo na przykład ja dzisiaj siadam do stołu i mam już ofertę kredytu na parę milionów złotych inwestycyjnego na firmę, nie tam jakiś prywatny, na marżę 2,5%, gdzie jeszcze niedawno w tamtym roku marże na kredyty takie hipoteczne była marża 2,2. I za rok, dwa, trzy, jak stopy spadną, ja będę miał kredyt w cenie kredytu mieszkaniowego po prostu. No, i patrz sobie, skoro ja jestem w stanie na przykład usiąść do stołu i takie warunki 2,5% marży, czyli to wychodzi realnie około 9%, 9% całego procentowania, uzyskać na dużą kwotę, paru milionów złotych, to myślę, że ty jakbyś siadł do stołu i poszukał innych ofert, może nie bankach z pierwszej piątki, tylko... Myślę o spółdzielczych bankach, wiesz, że wykupiły to, no 10% jest realne, z 13 te 3, natomiast zwykle jest te 10-11. Szkoda mi, Daniel, na ten moment jak gdyby czasu, tylko trzeba się do tego, trzeba też zrozumieć, że i tak się na tym zarabia. Tak. Ale to źle się to płaci, oczywiście. To można fajnie oddelegować, żeby ktoś się to poprowadził. Wiesz, minął też pewien okres, taki film ostatnio nagrywałem, może to jest ciekawa lekcja, może nie, ale bank widzi, co ja robię, bo robię w PKO tą samą akcję, co zrobiłem raptem 8 lat temu. Teraz te kredyty mi się właśnie w tej chwili mi się kończą, w grudniu, styczniu i tak dalej, marcu, bo to było kilkanaście mieszkań wtedy, ale oni widzą, że ja robię tę samą grę, a wtedy w przypłacie 20 koła, dzisiaj mieszkanie jest warte 200. My możemy w ogóle nie wierzyć w to, co w tej chwili te słowa, które padną, ale dzisiaj przy wpłacie 60 może się okazać, że to mieszkanie jest warte 600. Mimo tego, że nominalnie to jest załóżmy 300, że to mieszkanie 30-metrowe w Łodzi będzie warte 600 tysięcy złotych, a to w Warszawie kupowane za 400 będzie warte bańkę. Ale do tego zmierzamy. Tylko właśnie, tylko jeszcze kwestia, że ono będzie wycenione, ono będzie warte, ono będzie wycenione na milion czy na 600, natomiast ile te 600 będzie warte realnie, prawda? Czyli będzie warte tyle, co dziś. Rozwadniamy pieniądze. Będzie warte jutro 600, za parę lat tyle, co dzisiaj 300, prawda? Jakby, na tym ta gra polega. Tak, że utrzymujemy wartość majątku. Tylko teraz pytanie, jak bardzo odjadą ceny mieszkań, może nie te ceny na papierze, którym się każdy podnieca, tylko ceny w dostępności, czyli ile pensji trzeba wydać na jeden metr mieszkania, czy na jedno mieszkanie, jak dzisiaj mieszkanie kosztuje 150 pensji, to a jutro będzie kosztowało 250, to wtedy ono realnie podrożało. Ale my tę odpowiedź znamy już, bo to się dzieje w Europie Zachodniej, gdzie ludzie sobie przekalkulowali, że nie warto mieszkania kupować. Nie stać po prostu, tak, bo oni by chcieli, prawda? Zdecydowanie. Jak w Szwajcarii jest wiele osób, które zarabia kilkadziesiąt tysięcy złotych i muszą mieszkać w wynajmowanych mieszkaniach, bo... Mam przykład, mam dwie ciocie w Szwajcarii, które przemieszkały tam całe swoje życie. I nigdy nie miały mieszkania. A na koniec jeszcze ciocię teraz jedną wyrzucono z mieszkania, w którym przemieszkała całe życie. I tam nie ma sentymentu, wiesz. Becelujesz tam 25 czy 30 lat dorosłego życia za mieszkanie.
jest tak, jak ta sytuacja się powtórzy, więc dzisiaj najemca mieszka dlatego, że tam się żeni, że jest na studiach, że buduje sobie dom czy mieszkanie inne, a lada chwila ludzie będą mieszkali w mieszkaniu wynajmowanym przez 10 lat i to będzie normą. Tak. I jaki na to widzisz przepis jakby, tak? Jakby... Przepis taki, że trzeba się spieszyć, bo ten pociąg odjeżdża. Ja gdybym miał dzisiaj większe możliwości, to jeszcze bym dokupił mieszkań, ale też nie o to chodzi, bo jest życie, są wyjazdy i tak dalej, są inne wydatki, ale uważam, że robię słusznie, jakkolwiek źle, czy dobrze to zabrzmi, czy nie subiektywnie, bo wiele osób powie, że rynek się za chwilę załamie i odkupimy to za pół ceny i życzę nam tego, jakby to się wszystko załamało, żeby mieszkania, które warte są 300, kupić po 150, gdyby tak. Trzymam kciuki, żebyśmy mogli tak zrobić. Natomiast siła odtworzeniowa, czy w ogóle możliwości odtworzeniowe budowy, wiesz, surowców, materiałów, dźwigów, działek, nie do powtórzenia w tej chwili. Nie do powtórzenia, no bo... Deweloperom się nie chce. Zobacz, ile tu jest tych dźwigów. Tu jest działka wielka, ktoś kupił. Tak. Tu się wszystko buduje. Ten deweloper coraz ostrożniej podchodzi do kolejnej inwestycji. On już się nasycił, on już się najadł po prostu, on już jest, ma zarobił i jemu się nie chce ryzykować. Ale żeby kolejny projekt deweloperski zrobić, albo żeby jego syn teraz, czy córka to robiła, to musi być skuszona po prostu zarobkiem, który trzeba wygenerować na marży, która powstanie z większej ceny. Albo będziemy skazani na skoro 60% deweloperów ograniczyło produkcję, to za dwa lata de facto będzie 40% tego, co było w tym roku oddawane. I a popyt rośnie. Chcemy żyć lepiej. Popyt rośnie, ale popyt się kumuluje. Nie? On rośnie, ale jakby nie pokazuje się na rynku, bo raz, że nie ma pieniędzy, dwa, że się boi, a trzy, nie ma kredytu. Tak? I jakby on jest, kumuluje się, ta potrzeba się kumuluje i ona jest trochę inna niż potrzeba jedzenia, prawda? Bo jedzenie jakby masz, jak dzisiaj nie zjesz, to jutro nie przejesz tego i za tydzień nie skonsumujesz tej potrzeby, którą miałeś, prawda? A z mieszkaniem, jak odłożysz to na za rok, to i tak musisz to kupić później, tak? I za dwa, jeżeli będziesz cię na to stać. Więc jeżeli sytuacja się zmieni, no to jak ci ludzie ruszą na te 40% produkcji, która jest z tego roku, to ciekawe, co się wydarzy. Jest problem taki, że realnie nie za dużo można kupić. 3 lata dostajemy w dupsko. Od tych wszystkich, pod epidemii, nowych ładów, inflacji. No, nie dzieje się dobrze. Nawet morale, wiesz, jest wyniszczone, jak po jakiejś wojnie takiej ekonomicznej. Tak. Czyli już powinno być potężne tąpnięcie. Jeżeli miało być źle, to ja też na to czekałem, powiem ci, ten pierwszy rok covidowy, drugi. Mówię, no coś się zadzieje, tak. Że będzie... Miej COVID zawód w ogóle. Tak, dokładnie, będą okazje. Rozczarowany jestem. I ja jak gdyby już rzutem na taśmę w zeszłym roku mówię, dobra, dawajcie te mieszkania, bo to łatwiej nie będzie, bo te ceny rosły. Sytuacja się pogarszała, ceny rosły. I tyle, wiesz, a Daniel, czas nas wszystkich osądzi, jak gdyby jest na tyle fajna sytuacja w ogóle w życiu, że czym innym jest opiniowanie, eksperci, dziennikarze, co oni sądzą, co oni nie sądzą, a druga rzecz, że będzie sprawdzam, czy te ruchy miały sens, czy te ruchy nie miały sensu, wyjdzie za 5 lat, za 10 lat, za 20 lat, czy ktoś zainwestował dobrze w to, czy tamto aktywo. Póki co, to mogę powiedzieć z czystym sumieniem, po 15 latach pracy w nieruchomościach, że ten rynek mnie nie zawiódł. Mhm. No tak jak zawiodły mnie biznesy, które już nie istnieją, też to się zmieniło. Z końcem sierpnia nie mam firmy odzieżowej, gdzie zawsze to się lepiej, gorzej mieliło, były z tego pieniądze. 10 lat temu było bardzo dużo, przez ostatnie lata można powiedzieć coraz mniej, ale firmę, w którą włożyłem bardzo wiele pary, bardzo wiele swojego życia, energii, grzywkę moją utraconą, już tego nie ma. A te wszystkie cholerne nieruchomości zbierane przez lata stoją, są i zarabiają. I firma jest warta 0,1, druga jest warta 0, a nieruchomości, w które włożyłem załóżmy 6 milionów, są warte 20 kilka. I to jest jak po dobrych 10-12 latach inwestowania. Tak, a gdybyś robił tylko to, był sfokusowany na jednym, to dzisiaj miałbyś 0. No, dokładnie. Dzisiaj miałbyś 0. Znaczy, wiesz, nie miałbym, bo tak, znaczy, z tych dwóch firm tak. Nie, gdybyś przejadał i jakby tylko pompował pieniądze do jednej firmy, albo do, albo do firm, drugiej, no tak by było. I by się rozwijał, to ona by była w pewnym momencie duża. Tak, nominalnie byłoby, tak jak mówisz, 0. Bilans zysków i strat, tak. Na szczęście jest 0. Business Rider. Wracając do tego, że dzisiaj wszyscy trochę biadolą i płaczą i tak dalej, no ale
ja widzę, że spotkanie się z ludźmi takimi jak my, którzy działają, a nie z takimi, którzy mówią, że jest źle, powoduje to, że my wzrastamy, prawda? I na przykład, ja też robię różne wydarzenia, ale ty też robisz wielkie wydarzenie i chciałem też jakby... Właśnie minęliśmy halę tak? Expo, gdzie będzie... A to tak. Byłem pewnie niekotny. I jakby takie wydarzenia właśnie, one powodują, że spotykamy świetnych ludzi, którzy robią biznesy, którzy są być może dalej od nas, albo chcą być w dużym biznesie, albo ten biznes rozwinąć i możemy być zainspirowani. Ja też często jestem zainspirowany takimi ludźmi właśnie, którzy są albo nawet trzy kroki przede mną, ale zrobili coś, na co ja nie wpadłem i mają pewnego rodzaju patenty. Ja z tego wyjazdu słyszeli mnóstwo inspiracji od chłopaków dostałem, dokładnie. Którzy jedni są dalej od niektórzy są bliżej, dokładnie. Ale każdy robi biznes i jakby inspiruje drugą stronę. Dokładnie. I tyle, co razem wymyśliliśmy, to ja sam nie wymyślę. Wiesz, powiedziałeś o tej bańce, że żyjemy w różnych bańkach. Mało tego, być może, że wierzymy w różne bajki, nawet nie bańki, co bajki. Jednym ten styl myślenia, który gdzieś tam my krzewimy, akurat nieruchomościowy, to kompletnie nie jest po drodze. Ludzie, którzy są na etacie, lubią bezpieczeństwo, chcą mieć zapłacony ZUS, wierzą w emeryturę, mają darmowy karnet na siłownię, nie przekona się, że jest inne życie. Tak jak mnie się nie przekona, że ja za żaden karnet na siłownię nie pójdę orać tak. Od 9 do 17. Nie ma takich pieniędzy prawdopodobnie. Przekonasz go, ale on widzi twoje rezultaty, tak. Ale nie jest w stanie podjąć ryzyka i mu jest wygodnie. Tak. I teraz a propos tych wydarzeń, czy wydarzenia, które będzie 6-7 stycznia. Jest to wydarzenie, które skupia ludzi, którzy myślą tak jak ja myślę. Przez to, że w internet idzie jakaś myśl. Część osób mówi, że to jest czarodziej, czarownik. Oszust, kłamca, naciągacz, że stworzył bańkę, bańka pęknie. A część ludzi, bo wiem to, bo tych osób spotkałem kilka tysięcy na żywo, nie tylko na Seszelach, na ulicy, Bieszczadach, na konsultacjach, na jakichś tam warsztacikach, różnych spotkaniach. Tych ludzi jest po prostu dużo. I są takie momenty, kiedy warto zobaczyć, że jesteśmy jakąś siłą. Warto, tak jak mówisz, posłuchać. 12 osób, w tym ty, czy 500, chyba nawet 16, coś ze sceny powie. Mhm. Jak masz 10 minut głos, to nie mówisz, co chcesz, tylko masz 30 zdań do powiedzenia, konkretów. I teraz musi coś się zapalić w głowie po jednym, drugim, trzecim, po którejś wypowiedzi. I najważniejsze, że będzie tam kilkaset osób live, nie prelegentów, nie sponsorów, partnerów i pan prezydent, tylko zwykłych przedsiębiorców, którzy rzeźbią w swoim biznesie i kombinują, jak zoptymalizować biznes, jak zainwestować nadwyżki, które mają, bo to jest też takie środowisko ludzi i jeszcze przy tym, jak fajnie żyć. To się nie może nie udać, opowiem tak, bo ja też czasem tak myślę, a jak nie będzie prądu, a jak coś, awaria, jak będzie padało, a jak będzie zakorkowana łódź. To się nie może nie udać, dlatego że widziałem ostatnie 4 edycje, że przyjeżdżają tak inni ludzie, nawet nie chcę mówić, że fantastyczni, tylko tak odmienni od normalności, że to się po prostu uda. Ja bym to podsumował, to co powiedziałeś, że życie nie jest takie, jakie jest, tylko jest takie, jakie nam się wydaje, że jest. Jeżeli wierzymy, że jest źle, to jest źle po prostu i się źle czujemy. I to a propos tej bańki. Natomiast jakby wracając do konferencji, to ja uważam i jakby często o tym też mówię, że żeby osiągnąć sukces w biznesie, żeby zarabiać duże pieniądze, żeby mieć to, co chcemy, to musimy mieć i wiedzę, musimy przed tym działać, bo wiedza bez działania to jest nic nie warta, ale musimy mieć otoczenie, które nas wspiera. Jeżeli jesteśmy, nie wiem, w środowisku osób, nawet z rodziny, które mówią, że się nic nie da, że tylko etat, tylko jakby to jest stabilność i mówią takie rzeczy, które powtarzają, bo są tak nauczeni po prostu, są tak zaprogramowani na pracowników etatowych, to ciężko mimo tego, że się ma wiedzę, że Kuba pokazuje, jak to robić, inni pokazują, jak to robić, to bez tego otoczenia, bez takiej integracji z tymi ludźmi, bez spotkania się, wypicia z nimi piwa, pójścia na jakieś spotkanie, ciężko jest jakby to wchłonąć, nie? Bo jesteś tą osobą, z którą się spotykasz, jakby, tak? No i trzeba o tym mówić. Wiesz, jeżeli spotykasz się z ludźmi, nie wiem, schorowanymi, gdzie gada się cały czas o chorobach, no to zaczniesz łykać te pastelki, zaczniesz po prostu mieć wieczny, wiesz, też mam katar, też jestem przeziębiony. Ja mam dzisiaj normalny trening, mogę się nad sobą użalać teraz i iść do apteki. Ja dzisiaj rano zapierdzielałem w zimnym pomieszczeniu z trenerem, mam z tobą wywiad, zaraz jadę do biura, coś ogarnę, jadę z dzieciakami na zajęcia. Mógłbym chorować, tak? Normalnie człowiek choruje, wyłącza na 2 tygodnie, pisze L4, ogląda seriale. Więc i w biznesie jest to samo, mamy chory system, więc trzeba być zdrowym przedsiębiorcą i finansowo, i mentalnie, i psychicznie. Cieszę się, że te spotkania są.
byliśmy ostatnio przecież w Warszawie właśnie. Uważam, że fantastyczna rzecz i tam ludzie pytają, po co przyjechałem? Po to, że nie mam, gdzie mam iść? No do kina pójdę, do kina trzeba i tak iść, oczywiście tam zjeść popcorn. Natomiast ten film nie odda interakcji. A tamten coś powie, tamten coś powie. Plus jeszcze ta atmosfera, którą lubię, że nie musimy, jak pewnie jest to w korporacjach, udawać. Tylko ten chce się upić, ten chce iść potańczyć, ten chce gadać, ten ma coś do sprzedania, ten chce mać do kupienia. Ja nawet wziąłem gitarę, nie wiem czy pamiętasz, tam zaśpiewałem, podłączyli mnie pod ten piecek, chociaż nie potrafię. Myślałem, że mnie ludzie zadają, wszyscy śpiewali. Nie, właśnie myśmy przywieźć gitarę. A, no właśnie, no widzisz. Ale wiesz o co chodzi, że nie musisz, że kurczę, no można być przez chwilę sobą. I nikt nie zrobi ci jakiejś tam krzywdy, nikt nic tego nie powie. To właśnie odróżnia świat, wydaje mi się, przedsiębiorców od nieprzedsiębiorców, że ty żyjesz na swoich, na swoich zasadach. I to właśnie to jest tak, że gdybyś był w korporacji, gdybyś był pracował na etacie, pracował w urzędzie, albo nawet był w polityce, to byś musiał trzymać się w tych sztywnych ramach i generalnie nie mógłbyś nic zrobić. A tak naprawdę jesteście panem swojego czasu. Możesz powiedzieć, dzisiaj nie pracuję, jutro nie pracuję. I to jest taki wybór. Więc... Ludzie nawet to już nazywali swoim stand-upem. Ja mówię, jakim stand-upem? To, że wychodzisz na scenę i mówisz to, co myślisz, to nie jest stand-up. Tylko to jest przemyślenie, no mówisz to... Tak, natomiast niektórzy mają taki dar, że generalnie jest jeszcze i fajnie, i zabawnie, i jest jeszcze sporo merytoryki i można coś tam zaklikać. Dla mnie, ja uważam, że takie wydarzenia to jest jak gdyby nie różne szkolenia, nie wydarzenia, nie konferencje, które otwierały mi klapki cegiełka po cegiełce, budowały tą moją mentalność osoby zamożniejszej, no bo też zaczynałem od zera, to nie byłbym w tym miejscu, gdyby nie konferencje, gdyby nie... Bo tam na przykład nawet dla mnie, jak ja tam będę siedział i będę słuchał tych ludzi, to nawet jeżeli ta osoba nie wniesie danej wiedzy w danym momencie, to mój mózg będzie myślał w kierunku tego i w czasie, który nigdy bym na to nie miał. Czyli będzie myślał, jak rozwijać mój biznes, coś mnie zainspiruje, jakaś myśl pójdzie w dobrym kierunku, ja coś wymyślę i coś zapiszę. Albo po prostu wezmę jako patent, bo tam też jest mnóstwo patentów. Wiesz, powiedzcie o bolączkach dzisiejszych czasów i dlaczego ja się zdecydowałem na te spotkania, na eventy w ogóle, na żywo, czy to będą Bieszczady, czy Seszele, czy Kuba, czy tam, czy konferencja, że ja wolę żyć mimo wszystko w żywej bańce, niż w takiej bańce, gdzie wszystko robisz pod kołdrą, w pokoju, w domowym zaciszu, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest cicho, gdzie nikt cię nie oceni, nikt ci nic nie powie, ty nikomu nic nie powiesz, to najłatwiej się ocenia pisząc komentarz, albo nawet bez pisania komentarza oceniania. Ten blok jest zły, Łódź jest zła, wszystko Kraków padnie. Jest dobry, Wrocław jest średni, ten jest taki, nie będzie niczego, wszystko nam zabiorą i tak dalej. Natomiast jak wychodzisz do ludzi, nawet do swojej Biedronki, zaczynasz widzieć, że to jakoś, kurczę, lepiej, gorzej działa. Możesz, jesteś decyzyjny, wpływasz na to, że możesz, że nie możesz. Tam nawet na konferencji, wiesz, jest tak zrobione, że masz 20 firm, które się wystawi, czyli jak nawet jesteś introwertykiem i z nikim nie chcesz rządzać, masz taką naturę, to podejdziesz, a co wy robicie? A no to robimy. A może bym na ten rynek to zrobił, a może bym coś wam sprzedał, może bym coś od was kupił. Od was nie. No to, to druga próba, trzecia próba, czwarta próba. Że jak po 20 próbach podejścia do człowieka, do stoiska, do siebie, nic z tego nie wyjdzie, to może naprawdę się nie nadajesz do biznesu. Być może, no. I wtedy trzeba chodzić do kina, ale, albo do teatru. Czyli na pewno się możesz nie nadawać do biznesu. Są różne biznesy, to jest tak jakby powiedzieć komuś, że nie dajesz się do pracy. Ale jeżeli nie umiesz rozmawiać z ludźmi, nie umiesz się uśmiechać, nie umiesz nawiązywać kontaktu, no to nie zrobisz biznesu. Ale to się tego nauczy. Ja na przykład pewność siebie zbudowałem z czasem. Ja nie miałem umiejętności. Czyli to trzeba wyjść do ludzi. No też wyjść do ludzi, ale no, nawet jeżeli jesteś mrukiem i nie potrafisz mówić i się jąkasz i dukasz i wstydzisz się rozmawiać, no to możesz się zmienić, nie? I możesz tak jakby zainwestować w siebie, zacząć od książki i zmienić to w sobie. I po prostu nie mówię, że staniesz się od razu jakimś przebojowym człowiekiem, bo jeżeli masz naturę introwertyczną, no to nie będziesz prawie nigdy. Tylko ale... powiedz, czy ktoś, tak, bo teraz już też przeginamy pałę. No przecież introwertycy robią też duże interesy. Tak, Elon Musk na przykład jest introwertykiem, tak? Tak, ale nikt nie chce od ciebie, wiesz, żebyś tam tańczył, żebyś mówił, jaki ty jesteś zajebisty, tylko się po prostu przedstawił, tak? Cześć, jestem, nie wiem, Sławek z Bydgoszczy, robię baloniki, prawda, z logo. Koniec. No nie, myślę, że też to jest ta pokora, nawet nie wiem, czy jest bardziej nie w cenie dzisiaj, niż być jakimś przebierańcem, czy jakimś, nie wiem, kogucikiem. Także cieszę się bardzo,
Trochę jestem, nie ukrywam, przerażony, bo 1200 osób już w tej chwili gdyby potwierdziło obecność. Wiedząc, że te bilety się sprzedają na sam koniec, prawdopodobnie będzie 1500 albo ponad ludzi. Tak, tylko że one wtedy będą droższe, prawda? I... No, wartość, ale to wiesz, to tym lepiej. Lepiej kupić trzy dni wcześniej, bo będzie tam 30 zł drożej. Gdyby ktoś chciał, słuchajcie, to Kuba tu obiecał kod rabatowy, jest w linku. Tak jest. Jest w opisie tego filmu, tu na dole, gdybyście chcieli specjalny kod rabatowy. www.wielkaintegracja.pl. Bardzo, bardzo jako organizator serdecznie zapraszam. Jest to piąta edycja, taki mały jubileusz. Myślę, że warto przyjechać. Ja ostatnio nie byłem prelegentem i przyjechałem po prostu, bo akurat byłem w Łodzi przejazdem i bardzo warto było przyjechać, bo spotkałem mnóstwo osób, które znałem, które nie znałem i jakby warto było tam przyjechać z mojej perspektywy, tak? Jakby jako osoba, która nawet nie była prelegentem, bo ja oczywiście będę tutaj i będę miał swoje prelekcje i tu mam jakąś funkcję, natomiast ja tam tak czy owak, z mojej perspektywy warto wsiąść w samochód i przyjechać. To samo ostatnio powiedziałem po dwóch konkurencyjnych jak gdyby imprezach, że to nie był czas przepalony, że na zasadzie, dobra, wsiadam w auto i znikam, tylko chyba nawet do 7 rano w Warszawie zostaliśmy. Mijałem cię, jak już wracałem. Właśnie, ale na pewno jest to budujące, nie za często oczywiście, bo to, żeby to nie był rytm życia, prawda, od konferencji do konferencji, ale 2-3 razy w roku wydaje mi się, że każdy, kto myśli o tym, żeby gdzieś się rozwinąć, teraz jeszcze taki Daniel, nowa rzecz, której nie było przez lata, przebranżowienie. Wiele firm, wiele zawodów będzie znikało przez jakieś przesilenie rynkowe, konkurencję, wiek. I jak masz lat 30, 40, 50, to okazuje się, że nie jest za późno, żeby budować sobie drugą nogę i zacząć zarabiać w branży, o której w ogóle nie myślałeś, a odpuścić biznes, który zaczyna kuleć, zaczyna cię wkurzać. Albo nie ma przyszłości i będzie zmierzał w kierunku, w którym twoje poszły. Albo po prostu nie ma przyszłości, tak jak większość standardowych biznesów, które mogły sobie na ulicy mieć tam sklepik, czy ekspedientki sobie prowadziłeś i tak dalej. Dzisiaj można to zrobić online, bez ekspedientek, na większej marży, sprzedać mniej, zarobić więcej. Tylko czasem ktoś musi cię popchnąć w odpowiednim miejscu. I takim miejscem, myślę, właśnie będzie Wielka Integracja 5.0. Także bardzo dziękuję w ogóle tobie za to, że będziesz, że tę imprezę wspierasz. Myślę, że będzie. Będzie okej.